Proszę Państwa, ja bym się chciał zwrócić do przedstawicieli towarzystw, no wiecie o kim mówię, działających na terenie naszej dzielnicy, jest ich 7, z następującym zapytaniem. Nie tak dawno odwiedziła nas pani dyrektor Jezutek z Ośrodka Kultury informacją, że pan nie radny już, ale znany państwu, no trzeba używać mieszkania, bo w tej chwili jest mieszkaniec, Franiu Nowak, wystąpił do Ośrodka Kultury z wnioskiem o przeznaczenie środków finansowych na publikację robioną przez pana Gryczyńskiego na temat poszczególnych osiedli i towarzystw działających. Oczywiście, jak Państwo wiecie, wolnych środków nie mamy, a wręcz przeciwnie, w związku z trudną sytuacją budżetową miasta, to obcięto nam środki na naszym zadaniu priorytetowym. Środki zostały obcięte i skutkowało to tym, żeby dopasować budżet do kwoty przyznanej nam przez miasto i prezydenta, musieliśmy zrezygnować z konkursu ofert, który byłby doskonałym źródłem do pozyskania środków finansowych. W związku z tym jedynymi środkami finansowymi, którymi dysponujemy, są środki przeznaczone przez Radę Dzielnicy dla poszczególnych towarzystw na rzecz organizacji imprez integracyjnych dla mieszkańców pod nazwą Dni Zesławic, Lubocina, i możemy wymieniać 7 tych osiedli. Ale skutkowałoby to tym, żebyśmy obcięli tą kwotę, która jest w tej chwili po 5 tysięcy, prawda, do wysokości, no załóżmy, jeżeli 1000 złotych byśmy chcieli przyznać, do wysokości 4 tysięcy. Dlatego bardzo proszę Państwa, którzy współpracują z poszczególnymi towarzystwami, o to, czy żebyście się zastanowili, czy idziecie na to, czyli czy wyrażacie zgodę. To w ten czas oczywiście ja nie widzę problemu, żeby Rada Dzielnicy przychyliła się do wniosku Państwa i przesunęła środki w ramach, ale jeszcze raz podkreślam, w ramach tej puli. Nie ma żadnych dodatkowych środków i z imprezy, na którą przeznaczyliśmy 5 tysięcy złotych, byłoby na przykład 4 tysiące. Jeżeli chodzi o moje prywatne zdanie, to uważam to za nonsens i mogę już powiedzieć w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Krzesławic, że tu głos będzie negatywny. No ale to, co Państwo skonsultujecie ze swoimi koleżankami i kolegami, to nam przedstawicie i ewentualnie w ten czas będziemy mogli podjąć jakieś decyzje. Ja się może prowadzić. Andrzej się zgłasza. Proszę. Może ja powiem, myśmy mieli na Towarzystwie Przyjaciół Grębałowa już to pismo pana Franka jeszcze przed Radą Dzielnicy skierowane do nas, tak jakby do towarzystwa. Myśmy się już na tym spotkaniu w Grębałowie, bodajże pod koniec listopada, października, już dyskutowaliśmy to na zarządzie i stwierdziliśmy, że Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa niestety, ale się nie przychyli do inicjatywy pana Franka Nowaka z tego powodu, że musielibyśmy uszczuplić środki na organizację festynu, no i zejście do poziomu 3,5 tysiące złotych, gdzie w tym roku mieliśmy problem ze związaniem tego budżetu, żeby się Dni Grębałowa, powiedzmy, odbyły w jakiś taki sposób, już było trudne to zrealizowanie. A z drugiej strony dyskutowaliśmy tam, dlaczego pan Gryczyński de facto szuka środków, że tak powiem, nie u sponsorów, tylko szuka środków w środkach miejskich, powiedzmy, czyli jednostek budżetowych. To nas bardzo zdziwiło i właśnie powiedzieli panu Frankowi, żeby w tym kierunku, żeby szukał środków sponsorów, powiedzmy, prywatnych, którzy jakimiś środkami dysponują, a nie zabierać mieszkańcom de facto pieniądze, które są coraz bardziej ograniczane. Dlatego mówię, że Towarzystwo Przyjaciół negatywnie się Grębałowa opowiedziało. Ja proponuję o przemocowanie tego tematu.
Ale po co? Znaczy ja... Ale to było przynajmniej kolega. Znaczy to samo mogę powiedzieć w imieniu... Na tej sprawie, też dyskutowali i przy tych środkach zamieniliśmy w tym roku te 4000 na zrobienie tego imprezy tej typowo lokalnej. To wiecie mi Państwo, że ja to próbowałem miesiąc temu wytłumaczyć panu Franciszkowi, że to jest minimum, za które generalnie nie dotkniemy, za ten budżet nigdy nie dotkniemy tej imprezy. I do tej pory, jeżeli stowarzyszenia pozyskiwały pozostałe kwoty wśród różnych sponsorów i innych organizacji, staraliśmy się panu Franciszkowi wytłumaczyć, żeby pan Ryczyński, jeżeli chce tą książkę wydać, sprzedać później. Więc ja nie bardzo widzę tu interesu stowarzyszenia, żeby wspierał mimo szczerych chęci i mimo dobrego, podejrzewam, napisania tej książki, znaczy dla mieszkańców, żebyśmy mieli ten interes, bo skoro była sytuacja, że ja myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu pozostałych stowarzyszeń, zawsze brakowało na to, żeby podopinać ten budżet i szukali innych sponsorów, no to ja nie wyobrażam sobie, to była nawet kwota 1500, oni proponowali, żebyśmy oddali z tego, to za 3500, to ja nijak to widzę na to, więc ja myślę, że w imieniu zarządu stowarzyszenia naszego mogę powiedzieć, że też nie będzie takiej zgody. Koleżanka Iwona. No ja tak samo, ja dałam Januszowi właśnie to pismo pana Frania, to Janusz tak samo właśnie cały zarząd jest na nie. Także myślę, że to raczej wszystkie stowarzyszenia podejdą tak do tego. Kolega Wieszak. Ja też tutaj w imieniu stowarzyszenia Kamprowica, ja myślę, że w tej chwili te imprezy się zaczęły odbywać normalnie. Ci mieszkańcy wszyscy byli, niezależnie od jakiego osiedla preferują, byli zadowoleni. Zresztą widać, jak udział chętnie biorą. I w tej chwili, co tym mieszkańcom powiemy, że ograniczamy środki, dość, że już powiedzieliśmy, że Rada Dzielnicy się przychyliła do naszej prośby i dała te pieniądze. I nagle teraz powiemy, że nie, bo wydaliśmy na książkę. To jest praktycznie niemożliwe. No. Ludzie normalni, prości ludzie, między innymi to są przeważnie rolnicy czy robotnicy, oni nie rozumieją tego, bo oni nie są nawet tak za tymi książkami, oni nawet tego nie czytają, bo rozumiem, że mieliście komercyjna książka. Tak, o tym bardziej to jest tak. I ja myślę, że raczej oni właśnie spotykają się na tych imprezach, zresztą tu Państwo radni biorą udział we wszystkich tych i jak widać, że coraz więcej tych ludzi, którzy są zadowoleni z dzieci małymi, z rodzinami całymi przychodzą. Należy te właśnie promować osiedla peryferyjne, a nie na zasadzie. Oczywiście książka jest potrzebna i uważam, że można ją wydać, no ale tak jak kolega powiedział, no książka jest już sprzedawana, nie? No to trudno też komuś. Dziękuję. Kolega Marczyk. No ja też dwa zdania powiedzieć. Trzeba powiedzieć wprost, bo to nie pan Ryczyński się do nas zwraca, tylko zwraca się pan Franciszek Nowak. No właśnie. Bardzo dobrze znam pana Ryczyńskiego, który tyle dni przebywał u mnie, to był pan Franciszka Nowaka i innych osób, kiedy wydawał pierwszą książkę Czas Zatrzymany. Ja mam wszystkie jego książki, kupiłem oczywiście, nie jest na gratis, bo na tym jest kolega, no a stało się, że teraz nie ma tych funduszy. No to miała być książka, która miała być dwa lata temu, dotycząca właściwie historii oświaty na tych terytoriach całego osiedla. No taki miał być, duży jest opracowanie. No ale mówię, tu chyba nikt mi nie zaprzeczy żadnego towarzystwa, że to, co dostawaliśmy z Rady Dzielnicy, to co najmniej minimum drugie tyle. W własnym zakresie składali się albo ludzie, albo w własnym zakresie, bo się urządzało, czy piekli, czy kupowali własnym, że każdy miał jakiś przydział z tych członków, co ważyć, to drugie tyle co najmniej to kosztowało. A dzisiaj jeszcze, gdyby chciało się umieć, no to już nie byłoby właściwie jakiejś imprezy. Oczywiście mówię o szerszym zakresie, nie w zamkniętym jakimś małym domu. Ja jeszcze taki kolega Zalejski. Komentarz do tego jeszcze, bo skoro pan Franciszek był u nas miesiąc temu i tak, na sesji. W imieniu pana Gryczyńskiego, to ja myśmy też zadali pytanie, czy pan Gryczyński nie przyszedł, nie przedstawił inicjatywy swojej i nie powiedział generalnie o co chodzi, tylko to są pana Franciszka. Jeżeli ktoś chce wydać, myślę, że nie pan Franciszek, tylko pan Gryczyński, to powinien przyjść powiedzieć, poprosić, przedstawić się w ogóle. Ja go nie znam osobiście, nie bardzo chętnie bym go poznał. Więc tym bardziej to tak, to od tyłu sklepu było załatwione. Czy jeszcze ktoś?
Dziękuję. Wyczerpaliśmy punkt 5 interpelacji. Ja nie chciałam na ten temat się wypowiadać, bo nie jestem żadnym stowarzyszeniem, dlatego szanuję głos Ale to było już wcześniej, ten temat był omawiany, że no, przyjmiemy to, co jakby jak się wypowiedzą stowarzyszenia, no trudno mi też tutaj ingerować w jakieś między wami, że się nie zgadzacie, państwo macie ku temu stosowne powody, więc dlaczego miałabym czy tutaj mówić, że ktoś coś źle robi, nie chce, absolutnie nie chce, więc tą sprawę nie chciałam. Ja się zwracam do pana Janka Kawy, które dużo może, po raz kolejny chciałam zwrócić się z taką interpelacją, prośbą o interwencję w sprawie dziury, która powstała przy bloku numer 50, która już była ta interwencja podejmowana. Ja bym nie chciała, żebym wyszła, że to jest przeze mnie, się absolutnie uważam, że to chyba świadczy o fachowcach, którzy takimi sprawami się zajmują, ale teraz jest problem taki, że jest takie wgłębienie, że po prostu podwozie zahacza o ten. Jest bardzo niebezpiecznie i chciałabym, żeby... Dobrze. Dzisiaj pan Stawar został powiadomiony o tym i miał być tam. No to dobrze, bardzo dziękuję. Nie jedna dziura jest, tylko dwie. No to dobrze, no to dobrze, że widział więcej. No ja mówię cały czas o tej, która najpierw była koptą, skosią Małysza, a teraz stała się, że tak powiem, wgłębieniem nie wiem kogo. No w każdym razie... Dziękuję bardzo w takim razie. Proszę. Jeszcze tak, żeby wszystkie stowarzyszenia ewentualnie poinformować, bo myśmy ten temat tej książki pana Wyczyńskiego mieli właśnie w październiku i myśmy zaproponowali panu Frankowi, że my jako towarzystwo zbierzemy fundusze jako osoby prywatne i wpłacimy na ten cel. Jako Towarzystwo Przyjaciół Grębałowa. Dobrowolną. Taki datek po prostu. Żeby tylko pan Gryczyński sobie, że tak powiem, stworzył takie konto, czy coś w tym stylu, to pan Franek to odrzucił. Dlatego tu właśnie mówię, że to jest jakby czekanie na pieniądze publiczne. Znaczy ja nie chcę być adwokatem pana Franka Nowaka, bynajmniej na pewno nie, ale przez to, znaczy, sam fakt, że znam go też no, kilka lat, wiem, że jest takim społecznikiem, to jest ideowiec i on, bardziej jemu chodzi o to, żeby Rada Dzielnicy się zaangażowała, bo by to było takie cenne, że rozumiemy szczytność i ważność tego działania, więc ja myślę, że on po prostu kieruje się takimi rzeczami, być może na pewno nie pobudkami, żeby pozyskać środki tylko i tak dalej, tylko jemu chodzi o to, że to jest tak wspaniałe przedsięwzięcie, że jakby to Rada się zaangażowała, to by było jeszcze by było wspaniale i że rozumiemy ten temat. Myślę, że chyba w takich kategoriach trzeba budżet tej książki zakładany 30 tysięcy złotych. To nie jest 2 tysiące, to nie jest broszurka. Dlatego. No dobrze, ja właśnie nie chcę. Dlatego ja byłem zdumiony właśnie, że pan Franek się zwrócił do dzielnic, bo to 30 tysięcy to nawet byśmy w dzielnicach tego nie zrobili. No nie, to nie. Pan skierował wszędzie. Ja osobiście mówiłem panu Frankowi, żeby się zwrócił do radnych miejskich, bo mamy tak. Czy dobrze. Kiedyś prosiłaś mnie, żebym wziął interweniować w sprawie tej dziury? Tak. Im więcej osób interweniuje, tym może lepiej. Dwa tygodnie temu, bo byłem z panem Janem Zikicie, spotkałem pana Rysia Stawara i mówiłem mi. Jesteś wielki. Dobra, dziękuję. Sprawa dziury, mi się wydaje, że jutro, czy w przyszłym tygodniu będzie rozwiązana. Czy jeszcze ktoś?